Zapal świeczkę dla ofiar szczepień to akcja organizowana przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach STOPNOP w ramach Światowych Dni Świadomości Powikłań Poszczepiennych. Celem tej inicjatywy jest zwrócenie uwagi szerszego grona odbiorców na problem ryzyka związanego ze szczepieniem. Będzie ona polegała na zapaleniu świeczek w miejscach publicznych. My, lubelscy rodzice, my, którzy nie chcemy biernie zgadzać się na to, by szczepienia były przymusowe, spotkamy się w dniu 3 czerwca o godzinie 19 na krakowskim przedmieściu pod Urzędem Miasta. Spotkamy się, by zamanifestować naszą solidarność z ofiarami szczepień, by pokazać światu, że wbrew dominującej narracji jest nas wielu. W świetle rzetelnych badań zabieg szczepień niesie ze sobą poważne ryzyko powikłań. Skoro jest ryzyko, to musi być wybór i tego głośno się domagamy. Jeśli i ty nie zgadzasz się z obowiązującym w tym zakresie prawem, koniecznie przyłącz się do akcji. Nie zmienimy rzeczywistości od razu, ale ta manifestacja będzie kolejnym krokiem ku temu. Siedząc cicho, niczego nie zmienisz. Każdy z osobna nie ma szans w starciu z systemem, ale razem jesteśmy niezwyciężeni. Dlatego twoja obecność jest tak ważna. Nie czekając do piątku, już teraz podziel się tym wideo. Powiedz o akcji znajomym. Im więcej nas, tym lepiej. To chyba oczywiste. Dla triumfu zła potrzeba tylko, żeby dobrzy ludzie nic nie robili.